Hej, witam cię serdecznie. Początek maja, a jak początek maja, no to wiadomo, że musimy wziąć pod lupę spółki dywidendowe i tego będzie dotyczyć właśnie to nasze dzisiejsze spotkanie. I za chwilkę przejdziemy po kolei to wszystko, co dla ciebie przygotowałem. Jeżeli tematyka jest ci bliska i się nią interesujesz, to zachęcam oczywiście do pozostania, a jeżeli w ogóle tematyka w ten sposób tutaj inwestowania swojego kapitału nie jest dla ciebie interesująca, to radziłbym się zainteresować, bo naprawdę dosyć dużą wartość możesz z tego nagrania wynieść, która może Ci się przydać również w bieżących transakcjach, nawet jak rozgrywasz aktywnie rynek, warto również wiedzieć, co siedzi w dywidendach. Dzisiaj trochę ciekawych case'ów, jak zwykle w szczegółach zerkniemy na to, co się dzieje i myślę, że na pewno materiał będzie dla Ciebie cenny. Jeżeli zostajesz ze mną, to pamiętaj oczywiście o formie podziękowania dla mnie za ten materiał, czyli łapa w górę i komentarz. Do pobicia mamy 593 łapki w górę. Mam nadzieję, że pod tym nagraniem uda się pobić ten wynik. A jeżeli tematyka Cię zainteresowała, jesteś tutaj pierwszy raz, to zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. I zacznijmy od początku, aby nie przedłużać. Konkretnie zajmijmy się i weźmy pod lupę to wszystko, czego tutaj dotyczy. Ja mówię dużo o tych dywidendach, ale dzisiaj mamy konkret do zdarzenia się, czyli maj. A jak maj, no to wiadomo, że musimy się na tym poświęcić. Wszelkie nagrania znajdziesz na playliście dywidenda. Tutaj znajdziesz sporo, mam nadzieję, informacji, które rozjaśnią Ci temat. Jest ich już aż 21 tych filmów i na pewno znajdziesz coś ciekawego dla siebie. Podstawowa rzecz, gdzie możesz znaleźć wykaz spółek dywidendowych? Nic prostszego, na głównym kaflu mnie na kanale. Tutaj masz zakładkę, możecie przenieść na portal jakinwestować.com, zakładka dywidendy i tutaj możesz znaleźć sobie aktualny wykaz spółek dywidendowych, oczywiście z opisem co i jak. Możesz tutaj się oczywiście po tym poruszać i tutaj codziennie Cię zapraszam, gdyż codziennie on dla Ciebie właśnie aktualizuje i tutaj co możemy znaleźć? Jeżeli chodzi o informacje płynące ze spółek, ja je tutaj wrzucam na bieżąco. Czerwony kolor oznacza, że to jest rekomendacja zarządu i czekamy cały czas na potwierdzenie zwalnego. Jeżeli jest potwierdzone i mamy pewność, że dywidenda będzie wypłacona, to jak na przykład w przypadku spółki Interault mamy potwierdzenie dywidendy i ona będzie już wypłacona, a w pozostałych na kolor czerwony oznacza to, że czekamy na zatwierdzenie i jeszcze nic pewnego, czy ta dywidenda będzie. Nawet czasami brakuje dat, czy nawet czasami jest tylko jakaś wola wypłaty dywidendy, ale nawet nie wiemy, ile tutaj będzie przypadać tak naprawdę za jedną akcję właśnie dywidendy. I dlatego tych informacji tutaj brak, ale jak już gdzieś wyczytałem, to oczywiście to aktualizuję, żebyśmy mieli już z bardzo dużym wyprzedzeniem tą informację, która spółka już myśli, gdzieś tam zarząd już zaczyna przebąkiwać o tym, że jednak jest skłonny do tego, żeby wypłacić tą dywidendę, to właśnie tutaj oczywiście na bieżąco masz to aktualizowane. I codziennie tutaj oczywiście Cię zapraszam. Pierwsze zestawienie aktualne, a pod spodem masz zestawienie, które już jest historią tak naprawdę, czyli jeżeli się nie załapałeś, to tutaj możesz się zapoznać z tym, co już się wydarzyło w przeszłości. Dla mnie i dla Ciebie również będzie to bardzo cenne statystycznie, bo gdy będziemy podsumowywać rok 2020, to będziemy mieć, myślę, bardzo ciekawy case właśnie do tego, żeby można było to jakoś sensownie zebrać w kupę i podsumować. I teraz, co następnego prowadzę dla Ciebie, dokonując podsumowania sesji dziennej, które tutaj widzisz, czyli spotykamy się zawsze 18:15 każdego dnia i również tutaj dokonujemy podsumowania tego, co się dzieje pod kątem spółek dywidendowych i jak widzisz, prowadzę dla Ciebie zestawienie aktualne, to co pokazywałem przed chwilą, czyli widzimy, czy inwestorzy już grają pod dywidendę, czy też nie. Zobaczmy sobie i tutaj mamy tak, największy w czwartek, bo to był ostatni dzień sesji, 30 kwiecień, MW Trade 3,35, KRKAM 3,30, Decora 2,94, 2,8 Simple. Jak oglądasz moje nagrania dywidendowe, to doskonale wiesz, co oznacza zieleń w tym zestawieniu, a co oznacza czerwień. A w odwrocie, jak widzimy, na wyprzedaży był ULT Games 9%, PHN 3,6, 3,4, Absen Energy 3,26, CES. To jest ten taki zestawienie, które codziennie Ci pokazuje, dokonując podsumowania sesji. Pod względem obrotów też mamy informacje, jak te spółki są
wygrzewane i przez jak duży kapitał. PKN Orlen 156 milionów, 136 PKO BP czy Eurocash 11 milionów. To jest ten top, jak widzisz. Kolejnym zestawieniem jest już po odcięciu dywidendy, czyli już nie mamy okazji się na nią załapać. Już jest to historią. Wszyscy ci, którzy mają portfelu teraz, czekają po prostu na wypłacanie dywidendy. No i Play urósł 6%, ED Invest 1,89%, XTB spadł, 8 Car Vitamin spadł i tak to właśnie wygląda. Po wypłacie dywidendy, czyli już spółki, które wypłaciły dywidendę i masz je na rachunku maklerskim, właśnie tą kasę, czyli Mobrug 3% do góry, a i firma ICDA na minusie. I to prowadzę dla Ciebie każdego dnia, tak żebyśmy mieli szybki podgląd na to, co się dzieje po prostu, jeżeli chodzi o spółki z tego tutaj zestawienia. Zresztą jak jesteś u mnie na liście zapisany w tym miejscu, to dzisiaj właśnie w formie kolejnego prezentu dla wszystkich uczestników tego zamkniętego kręgu osób wysłałem tą listę, bo nie możesz jej oczywiście stąd pobrać. Poszła ona na maila, mam nadzieję, że dotarła. I teraz co dalej się dzieje z tymi dywidendami, co trzeba sobie powiedzieć. Widzisz, że dużo informacji napływa na rynek. Szkodnik zrobił naprawdę dosyć konkretną robotę i spółki się wystraszyły. Naprawdę dosyć duży znak zapytania stoi przed szczególnie średnimi przedsiębiorstwami, małymi, czy nawet tymi dużymi, bo jeżeli tam płynność jest nieciekawa, to również myślę, że możemy być świadkami dosyć ciekawych informacji w przyszłości z nich płynących. Mam nadzieję oczywiście, że się z tego wszystkiego otrząsną i będą w stanie się pozbierać, bo trzeba wspierać polskie przedsiębiorstwa. Zresztą jak mnie oglądasz czy czytasz, czy słuchasz od dłuższego czasu, to doskonale zdajesz sobie sprawę, jak ja do tego podchodzę i uważam, że silna gospodarka to silna giełda, polska giełda, jak to powtarzam, czyli wspieramy polskie przedsiębiorstwa, polskie produkty. Tutaj to po prostu jest podstawa, jak dla mnie. I nie tylko pod kątem tutaj również inwestowania, ale również kupowania ich produktów i w ten sposób przyczyniania się do tego, że mogą funkcjonować, mogą generować zyski, a pracownicy dostają na czas wypłatę i mogą realizować dzięki temu swoje cele i marzenia. I to jest bardzo ważne. I teraz przechodzimy do ważnych kwestii, czyli informacje, które napływają codziennie na rynek, w najczęściej wyglądają tak, że zarząd albo nie rekomenduje wypłacania dywidendy i po prostu kapitał jest przeznaczany na kapitał zapasowy, czyli możemy oblizać się smakiem, nie będzie po prostu tutaj wypłacanych dywidend i jest tego coraz więcej. Praktycznie nie ma dnia, żeby jakaś spółka nie zdecydowała się wypłacić dywidendy, pomimo tego, że ich polityka dywidendowa zakładała systematyczne dzielenie się właśnie zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. To niestety mamy coraz częściej takie przykłady, że nie dostaniemy w tym roku dywidendy, co oczywiście są dwie strony medalu. W przyszłym roku może nas czekać naprawdę mega wysyp dywidendy, bardzo duża właśnie stopa dywidendy od tych spółek, które będą się dzielić kapitałem zapasowym. I po prostu teraz ci wszyscy, którzy budują portfele długoterminowe, emerytalne, wieloletnie i nie gdzieś aktywnych ruchów na tym portfelu nie dokonują, no to po prostu muszą przeczekać ten okres i liczyć na to, że w przyszłym roku te spółki oczywiście powrócą do tego, żeby dzielić się ze swoimi akcjonariuszami właśnie zyskiem. Zobaczymy, jak to będzie i tutaj no, tych technik jest naprawdę dużo. Każdy, co inwestor, to podejście, jak ja to mówię. Jeżeli ktoś rozgrywa aktywnie portfel dywidendowy, to najprawdopodobniej już tych spółek dawno nie ma, które nie chcą się podzielić zyskiem z akcjonariuszami, tylko oczywiście już podmienił sobie na inne spółki, bo tutaj już technika jest dowolna. Następnie mieliśmy bardzo ciekawe zalecenie KNF-u odnośnie tego, żeby ubezpieczyciele, tak jak na przykład PZU czy banki, nie wypłacały dywidendy, tylko żeby właśnie przeznaczyć kapitał na kapitał zapasowy, nie dzielimy się zyskiem. No i oczywiście już większość banków czy nawet PZU przychyliło się do tego zalecenia i mamy informację, że nie będzie wypłaty dywidendy, a jeszcze na przykład czekamy na PKO BP, bo PKO BP niby miał wypłacić w tym roku rekordową dywidendę, ale no popatrzmy na to, jak to wygląda. No, czy istnieje szansa na to, żeby się ktoś sprzeciwił KNF-owi, szczególnie, że no, KNF kontroluje tutaj
te banki, no wątpię, żeby to miało tutaj miejsce. Raczej tylko czekamy wręcz na potwierdzenie tego, że PKO BP jednak nie podzieli się zyskiem, chociaż jeszcze możemy się miło zaskoczyć, bo tak naprawdę to walne podejmuje decyzję o tym, czy zastosować się do tego zalecenia, czy też nie. No, ale zobaczymy, co tutaj. Czyli to są dwa najważniejsze case'y, czyli mamy przełożenie kapitału na kapitał zapasowy, a nie na dzielenie się z dywidendą dla akcjonariuszy przez dużą grono spółek. No i mamy też odważne spółki, które się chcą dzielić kapitałem, i właśnie teraz do tego przechodzimy. Czyli wyświetlam Ci teraz zestawienie historii, co już jest za nami i jak widzimy, co już jest wypłacone za kwiecień. Kernel, ED Invest, Kernel, jeżeli chodzi o kwiecień, bo to jest jedyna spółka, jak widzisz, tutaj mamy podsumowanie w celach statystycznych, je prowadzę, to jeszcze może być gdzieś delikatnie zafałszowane, bo aż tak dokładnych statystyk jeszcze wtedy nie miałem, ale ten rok będzie już po prostu przeze mnie prowadzony na perfekt i musi mi grać, żebym dokonał jakichś ciekawych tutaj podsumowań. I widzimy, że w kwietniu była to jedna spółka, ale już tu, gdzie mamy odcięcie i nie jesteśmy w stanie załapać się na dywidendę w maju, widzimy, że ED Inwest 15 maja wypłaci, XTB 15 maja, 14 maja wypłaci KR Vitamin i 12 maja Play, czyli w tych dniach możesz się spodziewać na zasilenie swojego rachunku maklerskiego właśnie tutaj środkami płynącymi z dywidendy. Oczywiście, jeżeli nie trzymasz tego na rachunkach emerytalnych, no to będzie jeszcze będzie to kwota netto pomniejszona, już czysty zysk, już pomniejszono o podatek Belki. I teraz widzimy, że te kolejne 9 spółek, bo zaznaczyłem na czerwono, bo jeszcze u góry mamy spółki, które dojdą w maju i będą wypłacać nam dywidendę, ale popatrz już, jaka jest dynamika spadku. W ubiegłym roku około 18 spółek już wypłaciło na rachunki maklerskie właśnie dywidendę płynące z przetrzymywania, faktu przetrzymywania spółek w portfelu, a w tym mamy tylko 9 do chwili obecnej. Oczywiście mogą się pojawić inne informacje, ale to też pokazuje skalę spadku, gdzie już tak naprawdę wchodzimy w sezon dywidendowy, bo przed nami najlepsze miesiące, jeżeli chodzi o ilość wypłacanych dywidend, i myślę, że to może być dosyć dynamiczne tąpnięcie, jeżeli chodzi o ubiegły rok, a ten rok właśnie pod kątem przekazywania kapitału na kapitał zapasowy. I to już jest historia, a zobaczmy, co nas czeka. Co nas czeka i czego się możemy spodziewać. Na jakie dywidendy jeszcze mamy szansę się załapać? Zobaczmy. Maj. I w maju możemy się, na tą część jeszcze nie zwracaj uwagi, zaraz się umówię. I widzimy, że w maju jeszcze mamy szansę na załapanie się. Posortujmy sobie. Interaut 12 maja jest dzień dywidendy. Pamiętaj, że obowiązuje T+2, czyli 2 dni wcześniej musisz nabyć tutaj spółkę, aby mieć właśnie nabyć prawo do dywidendy. Ulma 14, Absen Energy 15, Asseco Best 19, 21 Neuka, MWTrade 22, CP Group również i TS Games 29. Najwyżej. Popatrz, jak można fajną dywidendę otrzymać. MW Trade i to weźmiemy pod lupę. 78% stopa dywidendy zawsze jest przeze mnie podawana na dzień czy informacja, jaka napływa na rynek. Czyli tutaj widzimy to, co w tym momencie miało historycznie miejsce, a aktualną dywidendę będę oczywiście wyliczał i Ci pokazywał w kolejnym zestawieniu. Czyli na dzień dobry, gdy pojawiła się informacja, było to 78%, to jest jakiś kosmos. Powiem szczerze, że nie widziałem czegoś takiego jeszcze. CP Group również przepiękna dywidenda 23%, 17% Interault. Interault zresztą poruszałem na portalu. Mamy osobny artykuł na ten temat. Jak tutaj chcesz się dowiedzieć, jak wyglądało historycznie i co tam w spółce piszczało, to zachęcam Cię do zapoznania się oczywiście z tym materiałem i wracamy do zestawienia. Potem mamy Ulma 5%, 5% Asseco Best, Absen Energy 2,98, Neuka 2,29 i TS Games 1,16. Ja oczywiście tutaj na czerwono mam zaznaczone, ale chyba wrócę do tych barw, które stosowałem w ubiegłym roku, czyli będę zaznaczał te najbardziej atrakcyjne dywidendy na kolor żółty, a te dywidendy, które po prostu są no, śmiesznie małe, bo jeżeli coś jest wypłaca dywidendę poniżej 2%, to dla mnie nie jest zbyt atrakcyjne, szczególnie na długi termin. Czyli TS Games, no, nie brałbym w ogóle pod uwagę, jakbym chciał tworzyć gdzieś swój portfel typowo dywidendowy. I tak to wygląda właśnie pod kątem tego miesiąca. To nas może czekać. I jak widzimy, zobaczmy sobie, co nas czeka jeszcze, jeżeli chodzi o wypłatę dywidend w maju, ile tego będzie i kto jeszcze nam da. I widzimy tak.
że Inter Out 18 maja mamy środki na rachunkach maklerskich, Ulma 25 razem z Absent Energy, Neukam 28 i 29 będzie od MW Trade. Jak widzimy, zwłoka to jest ilość dni od momentu, od dnia dywidendy do oczywiście dnia wypłaty, to jest ten czas, kiedy spółka ma na to, żeby tutaj już przekazać te środki, czyli oczywiście w ostatnim dniu. Ja zaznaczam to na czerwono, kiedy to jest dłuższe niż 2 tygodnie. Drażni mnie to strasznie. Uważam, że jak jest zatwierdzona dywidenda, to powinna być niezwłocznie wypłacana, bo już możesz coś robić z tymi środkami, możesz je wydać na cokolwiek Ci się podoba, przeznaczyć na reinwestycje, co bardziej bym polecał, żeby te pieniądze cały czas na siebie pracowały. I tutaj ta zwłoka powinna być jak najkrótsza. Jak widzę bardzo długie zwłoki, to po prostu mnie trafia, jak coś takiego się dzieje. I to jest to, co nas czeka w maju i myślę, że to jest jasne, konkretne i oczywiste. I teraz zerknijmy sobie właśnie na szersze spektrum. Dotknijmy tego, zobaczmy, co tutaj się dzieje pod kątem dywidend. Jeszcze pamiętaj, że jaką mamy alternatywę, jeżeli chodzi o dywidendy. Popatrz, że co nam się dzieje teraz na lokatach. To jest po prostu dramat. Mieliśmy obniżone stopy procentowe, które nam topnieją, a to jest oprocentowanie. Czy widzisz to? To jest oprocentowanie. Od tego jeszcze musisz odciąć belkę, pamiętaj. To jest 3 miesiące. Zobaczmy, czy coś się zmieni na 1 miesiąc. 0,1. Zobaczmy sobie dalej. 6 miesięcy. 0,1. No to dobra, to 12 jeszcze. Zobaczmy. 0,7. Zawrotne 0,7 można otrzymać przy obecnych stopach. No to dobra, przeliczmy sobie 0,7. Czy dywidenda się bardziej opłaca, czy trzymanie kasy w banku? 10 tysięcy, tam było 12. 0,7. Zobaczmy, co tu można wygenerować z tych 0,7. No to mamy, że z 10 tysięcy można zarobić 70 zł, a bez butelki bytki 56. 56 z 10 tysięcy, 56. Czyli miesięcznie netto 4,75. No, powiem szczerze, że no, kawy w kawiarni za to się nie kupi z samych odsetek. Będzie dosyć ciekawie. I to jest właśnie teraz pytanie, co jest bardziej opłacalne, trzymanie pieniędzy w banku, czy na przykład inwestowanie właśnie w spółki dywidendowe. Tu już sam musisz sobie odpowiedzieć, bo wiadomo, że inwestowanie w spółki dywidendowe wiąże się z ryzykiem, bo to jest giełda i wiadomo, że te ceny codziennie się zmieniają. I jeżeli chodzi teraz o szersze spojrzenie, zobaczmy, jak to wygląda. Bo tutaj też prowadzę takie ciekawe zestawienie dla Ciebie i popatrz, to są te zwłoki. Zwłoki czasowe, które tak wyglądają, że nawet pasus aż 91 dni, no to jest po prostu dramat. Pozostawię to bez komentarza. Absolutnie czegoś takiego nie powinno mieć miejsca, jeżeli chodzi o ten czas, który potrzeba, by na ta dywidenda wpłynęła na Twoje konto. Ale to, co jest najciekawsze i co prowadzę dla Ciebie, szczególnie w tych nagraniach takich cząstkowych, gdzie polujemy na dywidendę, to jest aktualna cena i to jest cena właśnie z czwartku, czyli aktualny kurs, zderzenie, czyli stopa dywidendy na dzień dzisiejszy, jaka by wychodziła. Czyli dlatego już mamy tą fluktuację ceny odnośnie podsumowania, którą tutaj Ci pokazuję i obecna zmiana, czy dywidenda nam spadła, czy urosła. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli jeszcze jesteś nie posiadasz tych spółek i dopiero się przymierzasz do ich zakupu, to dywidenda jest wyliczana od aktualnie bieżącej ceny i musisz mieć to na uwagę, bo dywidenda na akcję jest stała i możesz szybko sobie przeliczyć, jaką kasę jesteś w stanie wygenerować właśnie z otrzymywanej dywidendy i ona podlega oczywiście zmianie, jeżeli chodzi o kurs bieżący każdego dnia. I teraz co nam tutaj się dzieje? Zobaczmy. I tak, dywidenda urosła o 2,5% na dzień dzisiejszy, czyli jeżeli Apatora nie kupowałeś wcześniej, to gdybyś kupił go w czwartek, to dywidenda obecnie wynosi 6,88, a w momencie ogłoszenia 4,30. I to jest to piękno tego zestawienia, które w tym momencie Ci pokazuję. Chyba wszystko jest teraz jasne. Potem mamy wzrost dywidendy na Autogazie, Absen Energy również mamy wzrost dywidendy. Jak widzimy, nie są one zbyt spektakularne, ale zobaczmy sobie tutaj na spadki, no bo tutaj też mamy drugą stronę medalu i zobaczmy, co tutaj się podziało. Czyli jeżeli już masz te akcje zakupione wcześniej, w momencie na przykład ogłoszenia tej decyzji,
to tyle już jest mniejsza ta dywidenda. I widzimy, że MW Trade spadł już o 21%, jeżeli chodzi o dywidendę, i aktualna na dzień dzisiejszy wynosi 56%, chociaż i tak jest kosmiczna. O 2% spada na Unimocie, teraz wynosi 7,38, czy na przykład na PKN Orlen 1,46 spadła 4,81 w tym momencie, i taka jest aktualna stopa dywidendy właśnie na tych spółkach. Czyli tutaj widzimy, że jednak mamy tąpnięcia, co świadczy o tym, że kursy tych spółek poszły do góry właśnie na przestrzeni czasu, od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze decyzje, pierwsze przymiarki do tego, żeby dzielić się z inwestorami zyskiem. I zobaczmy sobie teraz skrajności, czyli jakie są rekordy. MW Trade 78 w momencie ogłoszenia, CP Group 23, Interallot 17, Azbis 10 i 10, Lena również piękne tutaj dywidendy, bo jeżeli widziałeś, ile lokata czy jakieś konto oszczędnościowe jest w stanie ci teraz dać właśnie oprocentowanie, to popatrz, jakie tutaj są stopy dywidendy właśnie z tych spółek. Naprawdę wygląda to zacnie. A zobaczmy, jaka jest aktualna na dzień dzisiejszy rekordziści. I widzimy, że MW Trade utrzymuje palmo pierwszeństwa 56%, CP Group 22% i oczywiście Interallot 16%. Potem również mamy dosyć ładne, ciekawe dywidendy. Najmilsze oczywiście jest to, jeżeli rozgrywasz spółki aktywnie, nie zwracając tak tutaj bacznie uwagi na to, czy będzie ta dywidenda z tej spółki, czy nie, i dywidenda wpływać jako bonus. Bo jeżeli tak masz w portfelu tą spółkę, a nie rozgrywałeś jej specjalnie pod dywidendę, to jest bardzo ciekawy i bardzo miły dodatek, bo to jest dodatkowy kapitał, który możesz obracać, który możesz inwestować, i to się zdarza bardzo często. Inwestorzy nawet nie śledzą tego, czy dana spółka dzieli się tutaj zyskiem ze swoimi akcjonariuszami, tylko po prostu potem jest miłe zaskoczenie, że logują się na swój rachunek i widzą dodatkowe środki, których wcześniej nie było, i dopiero wtedy ich doznają olśnienia, że o kurczę, wpłynęła dywidenda na konto i teraz trzeba coś z tym zrobić. I to jest taki bardzo fajny prezent płynący z tego, że posiadasz te spółki właśnie w portfelu. I teraz przechodzę do MW Trade, bo to jest bardzo ciekawy case, i tutaj zalecam przede wszystkim ostrożność. Z racji tego już mi się lampka zapaliła, gdy zobaczyłem, gdy przeliczyłem sobie tą wstępną dywidendę, jaka może wychodzić. Potem widzimy, że cały czas się rekordowo utrzyma, i skąd w ogóle coś takiego się wydarzyło na rynku. Posłuchaj mnie uważnie i już ci to oczywiście to tłumaczę. Jeżeli chodzi o informacje, to musimy zwrócić uwagę na strukturę akcjonariatu tej spółki. Widzimy, że przez Getin Holding Czarnecki Leszek ma aż ponad 51%, i potem pozostali, nawet Aviva jest w to mocno zaangażowana, ma prawie 10%. I teraz oczywiście poszła informacja, że Getin Holding chce wypłaty 2,10 zł dywidendy przez MW Trade. I widzimy, że skoro jest największym akcjonariuszem, to prawdopodobieństwo wypłaty tej dywidendy jest dosyć wysokie. Ma ona pochodzić oczywiście z kapitału zapasowego. Jak widzimy, ma to być przeznaczone 17,6 miliona właśnie na wypłatę dywidendy. Informacja poszła 17:24, 24, i zobaczmy, co się dzieje. Widzimy, że od razu mamy wystrzał. Tak wygląda aktualny kurs MW Trade. I co teraz może się dziać? Sytuacja dla mnie jest naprawdę bardzo nieciekawa, i to wygląda, jakby chcieli. Po prostu śmierdzi mi to. O tak to mogę powiedzieć. Naprawdę wygląda to dosyć nieciekawie. Wyobraź sobie odcięcie tej dywidendy. Myślę, że teraz widzimy, że już te poziomy zostały tutaj przeznaczone i wykorzystane przez inwestorów do tego, żeby uciekać z tych pozycji. Ktoś, kto rozgrywał to spekulacyjnie, albo ktoś, kto był tutaj zaangażowany w tą spółkę w dłuższym horyzoncie czasowym i kupował ją dużo wcześniej, to wykorzystuje ją teraz po tej zwałce do tego, żeby po prostu się z niej ewakuować. I naprawdę myślę, że sytuacja może być tutaj bardzo dynamiczna, i zalecałbym ostrożność tutaj. Naprawdę tutaj trzeba być mądrym, zalecałbym ostrożność. Odcięcie tej dywidendy będzie powodować kosmiczny spadek na kursie i może również spowodować, że będzie bardzo ciężko ci potem odrobić, czyli odrobić ci, jeżeli mamy tąpnięcie na kursie, co będzie oczywiste w momencie, kiedy dywidenda będzie już potwierdzona, zatwierdzona i będzie ten dzień dywidendy, to potem bardzo ciężko będzie ci prawdopodobnie, bo wiadomo, że giełda jest nieprzewidywalna i może nagle inwestorzy ruszą na zakupy tej spółki, że bardzo ciężko będzie odrobić te poziomy. Czyli jeżeli kupujesz ją tutaj po to, żeby rozegrać ją na dywidendę, po odcięciu spadasz gdzieś tu, to jeżeli spółka, popatrz, jak wygląda historycznie, chodzi w ten sposób, to może ci naprawdę być ciężko
odrobić to, co się dzieje na kursie tej spółki w Twoim portfelu i możesz po prostu zostać z tą spółką i niejednokrotnie może to się po prostu nie kalkulować i trzeba sobie to naprawdę dobrze, dosyć mocno przemyśleć, przeliczyć, czy to ma sens, no chyba, że lubisz po prostu w ten sposób do tego podchodzić, to no oczywiście twój wybór, jak zresztą każdy, sam sobie możesz to ocenić. Dla mnie jest to bardzo ciekawy case, niespodziewany, bardzo ciekawa historia i myślę, że będziemy pewnie gdzieś historycznie też do tego się odnosić, do tego wracać, bo na pewno nie jest to sytuacja, z którą się spotykamy na co dzień. I mam nadzieję, że w tym nagraniu dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałeś. To jest to, co nas czeka w maju, czyli to, co nas może tutaj pod tym kątem najmilszym, czyli otrzymywania dodatkowych dodatkowego profitu na swoje konto za fakt posiadania akcji w portfelu czekać. Mamy tych spółek trochę, czekamy jeszcze na to, żeby dokładnie tutaj, jak widzimy, 8 spółek jeszcze możemy się załapać w maju na to, żeby wypłacili dywidendę na nasze rachunki maklerskie. Sam już możesz dokonać sobie wyboru, które spółki są interesujące dla Ciebie. Myślę, że jest w czym wybierać i będzie jeszcze bardziej w czym wybierać, pomimo tego, że spółki jednak rezygnują z wypłaty dywidend i przeznaczają kapitał na kapitał zapasowy, co oczywiście w dłuższym perspektywie czasu i w przyszłym roku może być dla nas czasami bardzo korzystne, szczególnie dla inwestorów naprawdę długoterminowych, którzy tworzą te portfele emerytalne i nie zarządzają aktywnie właśnie spółkami kupowanymi pod dywidendę, wręcz stosują technikę kupuj, kupię, zapomnę, niech ona na siebie pracuje, a na przestrzeni 10-20 lat jej zakup i tak mi się zwróci i co roku otrzymuję dywidendę. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że materiał był interesujący. Pozdrawiam Cię serdecznie. Zapraszam na kolejne nagrania. Trzymaj się. Hej.